Witam kochani, mam dla Was kolejny poradnik. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. To był taki troszeczkę poradnik na spontanie. Wyszła mi świetna akcja, która nadaje się do poradnika. Dlatego będzie troszeczkę na sucho, troszeczkę pogadamy. I potem Wam pokażę tą akcję, jak wszystko jest wykorzystywane w praktyce. To będzie poradnik do grania 1 na 1 i budowania się przy 1 na 1. Gdzie musimy się strzelać na blisko. Typek też przeciwny, powiedzmy, dobrze się buduje. Dlatego jak go zabudowywać. Jak się zabudować nad niego? Pamiętajmy, trzeba być nad nim. Trzeba być nad nim, bo tak zwany high ground daje nam przewagę i wtedy wygramy każdy pojedynek jeden na jeden. No chyba, że gościu naprawdę głowę strzeli takim fartem, że to jest nie pamięta, a zdarza się i to. Dlatego zapraszam do wideo. No okej, jak już sobie tutaj poczyściłem, sfarmiłem, to przygotowałem sobie dwie małe ściągi. Pierwszy przypadek będzie taki, że budujemy się z przeciwnikiem i on cały czas buduje się w postaci bazy, czyli cztery ściany, schody, cztery ściany, schody. Co musimy wtedy zrobić? Musimy się zbudować schodami centralnie nad niego i albo tutaj walimy z pompy, albo budujemy jeszcze nad niego. Najlepiej jakby to było tak centralnie przy bazie, żeby go zabudować. I powiedzmy, że ustawiliśmy sobie schody tak, te zniszczymy i następne są w ten sposób, centralnie nad nim. To albo on się zabuduje tak, dookoła i będzie tutaj siedział gdzieś, będzie edytował i będzie chciał wyjść, albo po prostu wyjdzie bokiem platformą. Jeżeli on wyjdzie bokiem platformą albo schodami, to my wtedy budujemy sobie ściankę, strzał, ścianka, strzał, ściałka, strzał. Jeżeli on dalej gdzieś się buduje i tak dalej, no to go gonimy, prawda? Próbujemy go zabić. Budujemy się, musimy troszeczkę sobie pokombinować, jak się zbudować. Druga sprawa, jeżeli on buduje schody nad nas, my musimy zbudować w ten sposób, żeby zabudować jego schody. W taki sposób. I teraz, jeżeli on jest pod nami, to jedyne, co może zrobić, to stracić pozycję. Czyli zejść w dół. Albo iść bokiem gdzieś jakoś, nie wiem, tu musi kombinować, jak te schody zrobić. Już dawno nie żyje, bo my strzeliliśmy głowę. Jakoś tutaj bokiem, ale my już tu jesteśmy wtedy obudowani. Wyskakujemy strzał i jest po gościu. Najgorsza sprawa jest wtedy, jak gościu wychodzi nam tędy. Powiedzmy, jest pod nami. To tego nie ma. Jest pod nami i wyjdzie nam w ten sposób. Od razu się zabuduje i będzie nad nami. Jeżeli będzie nad nami, wtedy my musimy iść dalej schodami, powiedzmy tak, od razu się zabudować i być nad nim, znowu nad nim. Cały czas zdobywajcie przewagę wysokości, bo to jest szczerze mówiąc kluczem wygranej. To jest najważniejsze, żeby wygrać. To co, przejdziemy do akcji, która naprawdę świetnie się udała. Gość się super budował, nasz przeciwnik super budował. No i ograliśmy go, no. Zobaczycie akcję. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się spodoba. To jest, raczej mi się wydaje, że nie ma innych tam rodzajów budowania, jeżeli chodzi o jeden na jeden. Najważniejsze, co musicie pamiętać, żeby zawsze się budować nad niego. Zawsze się budować nad niego. Powiedzmy, on jest tutaj. Budujecie ścianę, schod, platforma, schody. Jesteście nad nim, strzelacie. Jeżeli on gdzieś spadł, jesteście na wygranej pozycji. On jest na dole. Wtedy wyciągamy sobie M-kę, czy AK, czy nawet snajper, jeżeli jesteśmy dobrzy. I to już tu leży. Dobra, to by było na tyle. Widzimy się w akcji i kończymy koniec suchej części poradnika, że tak to nazwijmy. Jest typ, dobra, mamy, ale, a nie, widzi mnie, dobra, widzi mnie. Kurde, trochę zepsułem to. A nad niego. Kurde, szybko się buduje cwaniak. Przed. Jest pode mną gdzieś. Jest, dobra, mam go. No, nie zabij go tak, kurde. Dobra, gość się buduje nade mnie. Pamiętajcie, od razu nad niego od razu, nie? No i to bardzo ładnie mnie zabudował.
O, babeczka jeszcze. Dobra, bierzemy fraga jeszcze tutaj. Typek wziął fraga. I lecimy na... Jakby to wyszło z tym fragiem, kurde, fajnie by było. Dobra, ostatni typ. Musimy go pojechać. Dobrze się buduje, gościu. Znowu mnie zabudował, idziemy. On chyba tylko budować umie. Dobra, jest mój. Tak. Uuu. Ej, ta solówka to była kozacka, nie? Typek się dobrze buduje. Dobra, jeżeli wam się spodobało, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Ja przypnę serduszko pod każdym komentarzem. Chyba, że będzie jakiś obraźliwy. Nie powinno się tańczyć na koniec. Dziękuję wam bardzo. Może to być jako poradnik do 1 na 1 do budowania. Dzięki, pozdrawiam, cześć.